Dzisiaj mamy rozgrywane Mistrzostwa Polski modeli halowych w klasie F1N, a następnie w klasie F1L. Zawody rozgrywane są w konkurencjach juniorów, młodzików, juniorów młodszych i juniorów, jak również seniorów. W zawodach bierze udział młodzież z 10 klubów zarejestrowanych w Aeroklubie Polskim. W zawodach rywalizuje 65 zawodników. Grupa, która miała najdłuższy dystans do przejechania, to zawodnicy z Gorodkowa, województwo opolskie były. Klasa F1N, którą widzimy w tle, to model bezzmiennej geometrii skrzydeł wyrzucany z ręki. Długość tego lotu jest mierzona i ten, który uzyska w trzech lotach najdłuższy czas lotu, ten wygrywa. Przyjechaliśmy z Gorodkowa. Gorodków leży na Opolszczyźnie, na zawody Mistrzostwa Polski do Suwałk i modeli halowych F1N. Gorodków jest małym miasteczkiem leżącym w województwie opolskim. Modelarnia działa przy Ośrodku Kultury i oprócz tego jesteśmy stowarzyszeni w Stowarzyszeniu Modelarzy Opolszczyzny Feniks i dzieciaki do modelarni bardzo chętnie uczęszczają. Nie mamy problemu z uczestnikami zajęć, natomiast no wiadomo, zawsze znajduje się jakiś problem finansowy przyjazdu tutaj. Na przykład musieliśmy to rozwiązać we własnym zakresie, no ale radzimy sobie. Myślę, że będzie dobrze. Na tym, że modeliki są właściwie dowolnej konstrukcji, dowolnej wagi i każdy z zawodników ma prawo do 9 startów. Z tych 9 startów, ponieważ tu jest duża rola przypadkowości, wybiera się 3 najlepsze i suma tych 3 najlepszych decyduje o zajętym miejscu. Najważniejsze w tej kategorii to jest długotrwałość lotu. Zawodnik musi tak wyrzucić model, żeby on wyleciał jak najwyżej i żeby jak najdłużej latał. Średnie loty, tu te lepsze są w granicach 30-32 sekundy, no a zdarzają się inne, mniejsze też. Nazywam się Filip Majka, przyjechałem na zawody z Bochni. Mam 12 lat. Jestem Patryk Smuga, przyjechałem na zawody ze Zręcina, z Podkarpacia, mam 11 lat.